Chodźmy na bal świetlików. Biedny kicek. Przyniosłam ci coś do picia. Aha, głupie przeziębienie. Dzięki. Czy możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Nie! Wyzdrowiej, Rosie! Nie zmieniaj, serio! Ciu! Dębiaku, małe żołędzie są równie przejęte jak ja. To prawda, Olu. Z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili, gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest, tak jak mówiłem. Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku. Chwila. O, ciekawe, kto to taki. Cześć, Olu. Cześć, Rosie. Mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O, cześć, kicku. Zofia mówi, a rozbłysną piękne światła, ale nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego. Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pa, kicku. Idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosie mówiła... Wiem, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No dobra. No to chodź. Ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż, i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek źle się czuje. Weź go stąd! Spokojnie, dzióbku. Możemy się zarazić cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików.
to zwykłe przeziębienie. Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia. Dalej, dalej, głupie liście, głupie. Oj. Wszystko w porządku? Nie martw się, Kicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja... Ale to nie twoja wina. Chciałem się przejść, ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na bal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal świetlików, bal świetlików, bal, bal, bal! Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal! Gdzie one są? Przybądźcie! Za chwilę tu będą! Czekaj na mój znak, Dzióbku. Dobrze? Aha. Teraz, leć! Chodźcie tędy, za mną! Zobaczyć. Są wspaniałe! Ale super! Idziemy! Dzięki, Rosie! Jesteś cudowna! Dobrze, Dzióbku. Następny przystanek. Twój plan zadziałał! Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O, widziałam już wiele cudów, a teraz, dzięki wam, widzę kolejny. Kicku, dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? Nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz? Ja też nie jestem dobrą podopieczną. No! Mm.
najwolniejszy wyścig ze wszystkich. Kto pierwszy przy rundzie, Rosie? Muszę wygrać! Muszę wygrać! Biedny kicek zawsze przegrywa. A może tym razem? A wygrywam? Wygrałem! Wygrałem! Jestem najszybszy! Brawo, kicku! Właśnie wygrałem z Rosie! Wygrałeś? No, w sumie... Jestem najszybszy! Jestem najszybszy! Ha! Nie szybszy ode mnie! Filip jest szybszy niż... strzała! Ale kicek wygrał z Rosie! Wygram z tobą, kiedy tylko chcesz! Chcesz się założyć? Może jesteście tak samo szybcy? Jeden z nas jest najszybszy z najszybszych! Dobrze, kicku, ścigamy się do lasu! O nie! Dałam kickowi wygrać, ale z Filipem nie wygra! Chwila! Jeśli chcecie zdecydować, kto jest najszybszy, to musicie zrobić prawdziwy wyścig! Z linią startu! I sędzią! I... nagrodą dla zwycięzcy! Mi pasuje! Mi też! O nie! Wygram każdy wyścig na świecie! Obudźcie mnie, jak się zacznie! Jeśli wygrałem z tobą, Rosie, wygram z każdym, prawda? Jeśli naprawdę chcesz wygrać ten wyścig, potrzebujesz mojej pomocy. Więc oni chcą taki duży wyścig. Musi być wielki. A może wyścig okrężny wokół całego ogrodu? Strasznie daleko. A jako nagroda koszyk jagódek. Bruno ma tyle, że ich wszystkich nie zje. Pączki. Musisz dojść do formy, kicku. Skacz, raz, dwa, trzy. Tor jest gotowy. Chodźcie zobaczyć. Będzie cały kosz jagódek dla zwycięzcy. Jagódki? Teraz muszę wygrać, Rosie! Pamiętaj, mocno się odbijaj. Po co to całe skakanie? Rosie mnie trenuje, żebym na pewno wygrał z Filipem. Powinieneś się przygotowywać. Hej, to moje! Rosie trenuje kicka. A tam jest pełen koszyk jagódek dla zwycięzcy. Potrzebujesz mnie jako trenera. Ja już jestem najszybszy. Nie muszę trenować. Na pewno wygram z kickiem w tym wyścigu. Lepiej zobacz, Tor. Jest wielki. Zaczniecie tu. Przez labirynt. Przez las. Przez plac zabaw, wokół huśtawek, przez ogród Rosie i z powrotem tu na linię mety. Wyścig zaczyna się o 3:00. Macie mnóstwo czasu, żeby się przygotować. Pomocy! Dasz radę, kicku. Wysoko nogi, pamiętasz? Nie martw się. Z moją pomocą Filip wygra bez problemu. Jeszcze zobaczymy. Prawda, kicek? Oto jagódki, o które prosiłeś. Mniam! Wyśmienicie. Filip gotowy? Kicek gotowy? Na miejsca! Do startu! Start! Szybciej, kicku! Szybciej, Filip!
Dawaj, Kicek! Wygra Kicek! Nie, nie, nie! Filip jest najlepszy! I to ja go wyćwiczyłem! Wbiegli do labiryntu! Nie złapisz mnie! Widzicie coś? Kicek! Tak! Wiedziałam! O! Nie mogę na to patrzeć! Dawaj, Kicek! Myśl o jagódkach! Jestem najszybszy! Filip wygrywa! Ura! Pilnuję jagódek, Bruno! Są już prawie nasze! Nie bądź tego taki pewien! Kicek będzie taki rozczarowany, jak przegra! Ten trening mnie wykończył! Muszę odpocząć! Mam dużą przewagę! Chwilkę odpocznę. Jagódki! Jagódki! Nogi wysoko, Kicek! Nogi wysoko! Muszę wygrać! Muszę go dogonić! Filip? Śpi? O, może też się na chwilkę zatrzymam. Wygram, jeśli wstanę, zanim on się obudzi. Powinni już tu wrócić. Widać ich? Nie. Chyba im się nic nie stało. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Naprawdę nieważne, kto wygrywa. Ważne, żeby im się nic nie stało. Może powinniśmy ich poszukać? Kicek! Filip! Nie tu. No nie wierzę! Znalazłeś ich? Wstawać! Musicie skończyć wyścig! Są zmęczeni. Chodźcie, mam lepszy pomysł. Czy ja wygrałem, Rosie? Cóż, przepchnęliśmy was przez metę w tym samym czasie, więc chyba jest remis. To może wspólnie zjemy jagódki? O tak, zgłodniałem. Nie szkodzi, że skończyliście razem. I tak był świetny wyścig. Mi tam remis nie przeszkadza, a tobie? Nie, mi też nie. Patrz, Rosie, patrz, jak szybko jem jagódki. Nie tak szybko jak ja. Rosie? Tak, Kicku? Nieważne, kto jest szybszy. Filip czy ja, prawda? Prawda, Kicku. Nie wszystko musi być na wyścigi. Chodź, idziemy teraz spać. Zakład, że zasnę przed tobą? Zakład, że nie? Wygrałem! Problem z bańką. Następna leci!
Pudło! Uwielbiam bańki! To dobrze, bo już lecą następne! O, Filip jedzie! Cześć wszystkim! Patrzcie, co potrafię! Chcecie zobaczyć super strzał? Jest genialny! Lecą nowe! Ej, Bruno! Filip, nie chcesz popuszczać z nami baniek? Przyłącz się! Rozy i Kicek są wspaniałymi bańkotwórcami! Mój super strzał jest lepszy! Leci kolejna! Rozy i Kicek chyba lubią puszczać bańki. Skacze, skacze, skacze! Hop, hop, hop! Cześć, Filipie. A ty nie puszczasz baniek? No co ty? Bańki są nudne. Serio? Zawsze myślałem, że są niezwykłe. Tak czy inaczej, idę odwiedzić Olę. Obiecała, że namaluje mój portret. A, rozumiem. Myślałem, że to jakiś kostium. O, też coś. Banga, banga, skacze, skacze. Patrzcie, gdzie Rozy i Kicek nauczyli się puszczać takie ładne bańki? O, ile można gadać o tych cudownych bańkach Rozy i Kicka. Ja też umiem robić fajne rzeczy, na przykład grać w piłkę. I też potrafię puszczać bańki. Zobaczycie, udowodnię wam. Moje podobizny zdobiły już wiele ścian, Olu. Ale ta będzie najpiękniejsza. O, patrz, Sofio! Bańka! Jaka delikatna i czarująca. I... Cich! I łaskocząca! Już jestem! Jaką przyjąć pozę? Zrelaksowaną? Dramatyczną? A może zastygnąć w bezruchu? Wybacz, dzióbku, właśnie kończę malować Zofię. Czy mógłbyś się trochę przesunąć w lewo? Ale myślałem, że namalujesz mnie. Tak, pewnie, że namaluję. Tylko skończę malować Zofię. No a ile ci to jeszcze zajmie? Olu, mogę pożyczyć twój hula hop? A, tak, jasne. Wielkie dzięki, na razie. Jak letni wietrzyk. W jednej chwili jest, w drugiej już go nie ma. Cześć, Filip. Cześć, Bruno. Czy mogę pożyczyć twój dmuchany basen? No jasne. Wspaniały dzień na pływanie. Nie po to go pożyczam. To po co ci on w takim razie? Ha, zobaczysz. Raz, dwa... Dwie krople wystarczą. Nasz płyn do baniek jest już bardzo mocny. Może zrobię jedną bańkę na próbę? Rozy, Cicku! Cześć, Filip! Macie jeszcze trochę tego płynu? Tak, mnóstwo! No, to jeżeli mi go pożyczycie, to pokażę wam największą bańkę na świecie. Dobra! Ale wlewaj bardzo mało. Jest naprawdę mocny. Czy to już moja kolej? Dobra, teraz dodamy płynu. Wlej dwie krople. Jedna, druga. Najlepiej, jak wleję cały. Piękny obraz, Olu. Ale co z dzióbkiem? O, jeszcze nie skończyłam. Jeszcze nie. Dzióbku, może chcesz iść z nami?
Filip będzie puszczał bańki. Filip? Przed chwilą mówił, że bańki są nudne. Uwaga! Za chwilę zobaczycie największą bańkę w historii całego wszechświata! O, dobra robota. Ładna bańka. Nie chcę ładnej. Chcę dużą. Teraz musi się udać. Patrzcie! Szkoda, że Ola nie może malować szybciej. Czekałem już tak długo. To działa! To działa! Uważaj, Filip! Patrz na drogę! Filip! Patrzcie! Moja ogromna bańka! Wypuść mnie! To dziwne. Bańki zwykle szybko pękają. Chodź, Kicku. Trzeba uratować dzióbka. Jak my go stamtąd wydostaniemy? Może bańka po prostu pęknie? Wątpię. Pozużyłeś cały nasz płyn. Zrobiłeś bardzo, bardzo mocną bańkę. Filip. Ratunku! Łapać bańkę! Dzisiaj nie będę robił absolutnie nic. Ratunku! Dziubek! Tylko nie w moje pranie! Nie! Ups! Wybacz, Bruno, ale mamy problem z bańką. Ojej, ale z ciebie artystka. Dziękuję! Ale gdzie jest Dziubek? Kolej na jego portret. Jest już za tobą. Uwaga! Wypuśćcie mnie! Jak my go tutaj ściągniemy? Nie mam pojęcia. To wszystko moja wina. Chciałem pokazać wam, że jestem też w czymś dobry. Bardzo mi zależało, żebyście podziwiali mój super strzał. A czy mógłbyś go nam pokazać teraz? Kopnij piłką w bańkę. Może pęknie. Machaj skrzydłami! Machaj! No tak. Nikt nie umie kopać piłki tak dobrze jak ty. I nikt nie umie zrobić takiej dużej bańki, mam nadzieję. Czy możesz mnie teraz namalować? Nie muszę, już to zrobiłam. O, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Rosie, dlaczego bańki są zawsze okrągłe? No, to dlatego, że... takie już po prostu są. Chciałbym zrobić kwadratową bańkę. Albo ogródkowatą. A może taką w kształcie Rosie? Byłaby śmieszna. To najlepsze bańki, jakie dzisiaj widziałam. Głos natury.
Zgadnij, kim jestem. Kuj, kuj, kuj. O, zardzewiałe koło? Nie. Kuj, kuj, kuj. Udajesz, że płaczesz? Nie. No dalej, Dziubek. Jesteś świetny w tą grę. Powiedz, kogo udaje Bruno. Dzióbku. Squeak, squeak, squeak. O, udaje mysz. Tak, brawo, Dzióbku. Teraz twoja kolej. O, dajesz ptaka! O, to łatwe. A co robi ten ptak? Ten ptak migruje, tak jak inni jego ptasi przyjaciele. Migruje? O, migrowanie jest wtedy, kiedy my, ptaki, odlatujemy do odległych miejsc. To jak wielkie, długie wakacje. Możemy brodzić w morzu, bawić się w piasku i jeść wymyślne owoce z drzew. Brzmi wspaniale. Wow! O, opowiedz nam więcej, Dzióbku. O, spójrzcie, to moja przyjaciółka Tasia. Może i my migrujemy? Nie sądzę, że my możemy. To ptasi przywilej. Ale ty musisz z nami wyruszyć, Dzióbku. Migrowanie mamy we krwi. Ja wiem. Ale co z moimi przyjaciółmi? Zrozumieją. Pomyśl, jaką wspaniałą zabawę stracisz, jak nie polecisz. Pip, pip, pip. Zgadnijcie, kim jestem. Cóż, jesteś oczywiście myszą. Ty, to nie jest mysz, tylko Bruno, który udaje, że jest myszą. Bardzo śmieszne, Kicku. Idziesz się pobawić? Nie mogę. Mam coś do zrobienia. Dzióbku, wszystko w porządku? Co się stało, Rosie? Myślę, że Dzióbek może nas opuścić. Chyba ma zamiar migrować. Nie może nas opuścić! Kto mnie będzie budził codziennie wczesnym rankiem? I co z jego magią? Cóż, jest tylko jedno rozwiązanie. Musimy przekonać Dzióbka, żeby tutaj został. Jak? Okej. Oto co zamierzamy zrobić. O, co mam robić? Naprawdę chcę migrować, ale już tęsknię za przyjaciółmi. Trochę w lewo. Trochę w prawo. Góra, góra. Ups, za daleko. On cusie. O, dokładnie. Czy wszystko jest gotowe? Tak. Czas na operację. Egzotyczne wakacje. Tutaj jesteś, Dzióbku. Prawie przegapiłeś swój lot. Mój lot? Z resztą ptaków? Nie. Dziś będziesz podróżował liniami Filipa. Tędy, proszę pana. Dokąd się wybieram? Zobaczysz. Proszę zapiąć pasy i przygotować się do startu. Ale to jest plac zabaw. Jestem tutaj codziennie. Nie tak jak tym razem. Rozejrzyj się. Witamy na Dziubaskowej plaży. Wow, to jest najlepsza plaża na świecie. Auć. Ups, wybacz, Dzióbku. To nie powinno było się wydarzyć. O, spójrz, idą napoje. Dobra robota, Kicku. To znaczy kelnerze. O!
przepraszam za to, dzióbku. Może położysz się i zrelaksujesz? A Kicek przyniesie ci następny koktajl. To miłe. Bardzo miłe. Oczka zmruż, ptaszku już, po męczącym długim dniu. Pozwól do snu pokołysać się. Brunia, nie! Poprysz się. Nie! Dzióbek? Dzióbku! Już jesteśmy, dzióbku! Nic się nie stało? Nic nie idzie zgodnie z naszym planem. Musimy szybko coś zrobić, bo inaczej stracimy dzióbka na dobre. Przepraszam, że wyrzuciłem cię z hamaka. Nic ci nie jest, dzióbku? Tak, nic mi nie jest. To znaczy... naprawdę nie wiem, czuję lekkie zawroty. O, to sprawi, że poczujesz się lepiej. O, dziękuję. Tylko sobie tu usiądę. Ale dzióbku, to jeszcze nie koniec wakacji. Nie koniec? Proszę pozostać na swoich miejscach i dokładnie zapiąć pasy. Po twojej prawej stronie jest domek, gdzie możesz przeżyć fantastyczne przygody. O, jesteśmy już na miejscu! Z lewej strony zobaczysz Zofię, egzotyczny cedr. Pozdrowienia! Musiałbyś przebyć długą drogę, żeby zobaczyć taki widok jak Zofia, a ona jest właśnie tutaj. Oto piękne brzmienie moich talerzy. Podoba mi się to. Jesteśmy na miejscu? Jeszcze nie. Muszę popchnąć cię na wzgórze. To jest naprawdę ciężkie. Pozwól, pomogę ci. A tutaj można zjeść egzotyczne owoce prosto z drzewa. Rosie. Pomocy! Pomocy! O nie! O, dzióbku, nic ci nie jest? Przepraszam za wyboistą podróż, dzióbku. Było szybko. Chodź, dzióbku, już czas ruszać. O, on nas opuszcza. Pa, dzióbku. Bez dzióbka to już nie będzie tak samo. Nie będzie już tak kolorowo. Ani tak magicznie. Naprawdę mi przykro, kochani. Zrobiliśmy wszystko. To tylko ja. Dzióbku! Myśleliśmy, że już odleciałeś. Co? Ho, ho, ho! Zostawić to wszystko? Gdzie indziej mógłbym przeżyć takie przygody z takimi przyjaciółmi? Nie ma innego miejsca, w którym wolałbym być. To jest to doskonały cel naszej podróży. Prawda, ptaszki? Zaprosiłam je, żeby zostały tu na trochę. Witam wszystkich w moim domu. Cały dzióbek. O, jaka szkoda, że skrzydła samolotu odpadły. Wydaje mi się, że też chciałbym podróżować w dalekie miejsce. O, a gdzie chciałbyś się wybrać, Kicku? A cóż, to musiałoby być miejsce, gdzie mógłbym mieć mnóstwo zabawy. O, i musiałoby być też tam coś do jedzenia. Jestem głodomorkiem, wiesz przecież. Wiem, gdzie ja bym się wybrał. Do domku! Na herbatkę! Złap tę chmurę. Ta chmura wygląda zabawnie.
Wiesz co, Kicku? Właściwie to przypomina mi ciebie. Cześć, chmurowy Kicku! Bardzo bym chciał mieć własną chmurkę, wiesz? Tak, to byłoby coś. Pomożesz mi ją złapać? Oj, Kicku, nie umiem łapać chmur. Dobra, skoro ty nie umiesz, to znajdę kogoś, kto umie. Kicku? A co z piknikiem? Kicku! O! Super! Cześć, Olu. Jaka piękna parasolka. Przyda ci się, kiedy słońce będzie stać wysoko na niebie. Wcale nie chcę słońca. Chcę deszcz, żeby wypróbować moją nową parasolkę. Aha, nie jest od słońca. Biegnę śledzić tamtą chmurę. Wspaniały dzień na zbieranie owoców w sadzie. Może nie taki wspaniały. Muszę się pospieszyć. No dobrze, nadciągam. Bawisz się, dziutku? Proszę. Dziękuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybyś się tutaj nie zjawił. W zasadzie, skoro pomogłem tobie, może ty pomożesz mnie? Co miałbym zrobić? Chciałbym złapać chmurę. No jasne. Pomyślałem, że skoro ty umiesz latać, będziesz świetnym łapaczem chmur. Cóż, z całą pewnością świetny to przymiotnik, który do mnie pasuje. Skorzystam z mocy mojej magii i siły moich skrzydeł, żeby złapać ci chmurkę, Kicku. Powodzenia! Muszę teraz użyć zaklęcia wabiącego chmury. Cumulus nubes chmuro tubes! Taka jesteś niedostępna. Dalej, chmurko, Kicek chce cię zobaczyć. Przesuwaj się! Co on wyrabia? Co dzióbek tam robi? Już prawie skończyłem! Uważaj! Przepraszam! No, Tasiu! Przeszkodziłaś mi w łapaniu chmury! Zamiast tego złapałeś mnie! Czy ktoś chce puszczać latawiec? Nie, dziękuję. Mój misiometr mówi, że będzie padać. Muszę pozbierać jabłka. A ty, Kicku? Bardzo chętnie! Cześć, Rosie! Cześć, Olu. Ładny parasol od słońca. Parasol od deszczu. Chciałabym, żeby z tej chmury spadł deszcz. Pomogłabym go użyć. Ta chmura robi dzisiaj furorę. Wciąż ją tam widzę. Czyli Kicek jej nie złapał. Ciekawe, gdzie on jest. Kicku, jesteś przekonany, że to dobry pomysł? Tak, jeśli pomożesz mi złapać chmurę. Za pomocą latawca z klejem? Tak, teraz tylko musisz wskoczyć do pioruna szos i pojechać do przodu najszybciej jak potrafisz. A latawiec załatwi resztę. Do startu? Gotowy? Start! Dobrze, szybciej!
uwierzyć, że łapiemy chmurę. Jak nam teraz idzie? Nieco gorzej niż wcześniej. O, kicku! Już widzę, czemu utknąłeś w nim dziobem. Wielkie jest. Co to? Cześć, Filipie. Cześć, kicku. Jak tam... złapaliście już chmurę? Nie, ale pokryliśmy mój latawiec klejem i zgubiliśmy go, prawda, kicku? Przepraszam cię. Chciałem nim tylko złapać chmurę. Nie da się tego zrobić. To niemożliwe. Filip ma rację, wiesz? Ale dlaczego? Nie ma rzeczy niemożliwych. Według kogo? Według ciebie. Kicek ma rację. Nie możemy się poddać. Ale jak kicek miałby złapać chmurę? Filip ma rację. To niemożliwe. Może i nie. Ale czy gąsienica nie staje się motylem? A kropla wody nie zamienia się w ocean? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Każda rzecz może się zmienić. Nawet chmura. No jasne! Czemu nie wpadłam na to wcześniej? Dzięki, Zofio! Szybki Patyk, skacze! Małe żołędzie, chyba powinnyście zejść na dół. Czuję w korzeniach, że niebawem będzie padać. Tak? Super! Przynajmniej ktoś się cieszy. Kicku! Kicku! Wiem, jak możesz złapać chmurę. Jak? Schrońcie się w moich liściach. Już pada. Pada deszcz! Pada deszcz! Tak, pada deszcz, widzisz? No i? Twoja chmura składa się z malutkich kropelek wody. Tak lekkich, że unoszą się w powietrzu. Ale czasami robią się zbyt ciężkie i spadają na ziemię. Jeśli złapiesz deszcz, to złapiesz i chmurę. Więc tutaj jest chmura! Moja chmura! Tak! Niesamowite, co? Tak! No pewnie! Dzięki, że się nie poddałaś! Łapiemy chmurę! Co tam, Dzióbku? Czy ktoś się widział Filipa? Sądzę, że to należy do niego. Filip, Filip, skoczny Filip, hej, Filip! Mój latawiec! Co to jest? Wybacz, to moja wina. Ale przynajmniej złapałem chmurę. Patrz! Kicku, ale to tylko woda. Dzięki! O, popatrz, Rosie, jaka przepiękna tęcza! Mam nadzieję, że nie każesz mi teraz łapać tęczy, co? No coś ty, to by było niemożliwe. Ale chciałbym mieć kawałek księżyca. Jest zrobiony z sera, wiesz? Na razie musi ci wystarczyć kanapka z serem. Jeszcze nie skończyliśmy pikniku, pamiętasz? Teraz mówisz do rzeczy. Ostatnia Śnieżka. Ostatnie. Wow. Dobrze, że robiliśmy zdjęcia, jak jeszcze był śnieg. Spójrz na to słońce, kicku. O, śnieg prawie
zasnął. O, roztapia się. Nie będzie już śniegu? Obawiam się, że nie. Chodź, pokażemy wszystkim zimowe zdjęcia. O, ale ja chciałem zrobić śniegowego królika. Pa, Śnieżku, do następnego roku. Wiosna, dębiaku, drewniaku. Witaj, dębiaku. Spójrz, co przyniosłam. O, brawo, Rozy. Prawda, że wyglądamy wspaniale? Wyglądamy! Bardzo się cieszę, że wiosna już przyszła. Wszystko zaczyna rosnąć. Poza naszym bałwankiem. Niewiele z niego zostało, prawda, Kicku? Wkrótce zniknie. To był świetny bałwan. Byłby jeszcze lepszy, gdyby był śniegowym królikiem. Może w przyszłym roku, Kicku. Dlaczego nie widzę Bruna? No właśnie. Spał wtedy, pamiętasz? Nie mogliśmy go dobudzić. Ach tak, Bruno zawsze robi się śpiący, gdy jest zimno. Chodźmy, Kicku. Pokażmy zimowe fotografie Filipowi i Oli. Do zobaczenia, dębiaku. O, tak dobrze się spało. O, i tak długo. Zastanawiam się, co wszyscy porabiają. Mam nadzieję, że za dużo mnie nie ominęło, jak spałem. Spójrz na mnie, zjeżdżam. Spójrz na nasze aniołki na śniegu. Śnieg był taki miękki i puszysty. Spójrz na siebie, Kicku. Kicku? Co ty robisz? O, nic. Nie można zrobić królika z piasku. Ale najlepsza ze wszystkich była bitwa na śnieżki. Dziubek trafił wszystkich. To dlatego, że jestem najlepszy. Nikt tak nie rzuca śnieżkami jak ja. Tudu! Bruno już tu jest. Och, tak? Och, okej. Mówiłem cześć. Bruno, obudziłeś się. Dobrze ci się spało? Chodź i zobacz nasze zdjęcia na śniegu, Bruno. O, śnieg. Padał śnieg? O, czy padał śnieg? Masz na myśli ten, który przespałeś? Był taki głęboki. Rzucaliśmy śnieżki, zjeżdżaliśmy na sankach i zrobiliśmy największego bałwana na świecie. A, chcesz powiedzieć, że naprawdę nic nie widziałeś? Nie. A, ale przecież wszędzie były góry śniegu. Było bajecznie. Fantastycznie, tak magicznie. Nie chciałeś wejść na zewnątrz i się dołączyć? Nic nie wiedziałem. Przecież spałem. Zapomniałeś? Nieważne, Bruno. Możemy pokazać ci śnieg. Chodź i zobacz nasze zdjęcia. Spójrz, Dziubek, na sankach. Jestem w tym świetny. Wszyscy na nich zjeżdżaliśmy. A ja zamierzałem zrobić królika ze śniegu. Najbardziej lubiłem sanki, były tak szybkie. Chciałabym, żeby śnieg padał każdego dnia. Tak, zima jest najlepsza. O, ja się chyba tego nigdy nie dowiem. Bruno? W porządku, Rozi. To nie wasza wina, że mnie nie było. O, ale to musiała być fajna zabawa. W takim razie pokażemy ci zabawę w śniegu. Jak to? Ale Rozi, śniegu już nie ma. Musimy robić te same rzeczy, tylko że bez śniegu. Fajnie byłoby zrobić coś takiego. Trudne. Hej, piasek jest trochę jak śnieg. Tak,
Może moglibyśmy zrobić aniołki na piasku tym razem. Aniołki na piasku? Kładziesz się tylko na plecach i machasz rękami. O tak. Uff. Na piasku jest o wiele trudniej. Nie jest taki puszysty. Aniołki na piasku? Co innego robiliście na śniegu? A może spróbujemy zrobić królika ze śniegu? Ja chciałbym robić to. Raz, dwa, trzy. Start! Uj. Nie sądzę, żeby sanki mogły zjeżdżać po trawie. A co powiesz na bałwana? Zostańmy przy sankach. Musimy tylko sprawić, by były bardziej śliskie. Ja wiem! Koła! Chodźcie! Raz, dwa, trzy, ciągnij! Powoli, ale się ruszamy. To nie działa. Nie daje rady. O, za gorąco. Wybacz, Bruno. Próbowaliśmy wszystkiego. Bez prawdziwego śniegu to nie jest to samo. Nie martw się, Rosie. Staraliście się. Może nie przegapiłem aż tak dużo. Masz rację. W końcu to był tylko śnieg. Tylko śnieg? Jak możesz tak mówić? Było magicznie. Ups. Cóż, nie całkiem magicznie, tylko trochę cudownie. Serio. Dziękuję, że próbowaliście. Naprawdę się postaraliście. Ale jeśli nie ma już śniegu... Co zrobić, żeby zrobił się śnieg? Zrobić śnieg! To jest to! Czy możesz znaleźć Bruna i przyprowadzić go do sadu? Mam pewien pomysł. Genialne! Chodź, Kicku. Musimy koniecznie zdążyć. Zdążyć na co? Powiem ci w drodze. O, spóźniliśmy się. W porządku, Kicku. Tyle wystarczy. Ale musimy się spieszyć. Powodzenia, Rosie. Dziękuję, dębiaku. Rosie i Kicek już idą. Czy mogę otworzyć już oczy? Jeszcze nie. Teraz. Wow. Kwiatowy śnieg. I przynieśliśmy ci to. Niestety tylko tyle zostało. Brrr, ale zimne. Co to jest? To śnieg z bałwana, którego zrobiliśmy. O, moja własna śnieżka. Dalej, Bruno, rzuć ją. O, jest zbyt wartościowa, by nią rzucać. Mam zamiar ją zatrzymać. Roztopi ci się. Nieważne. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałem. Dziękuję, Rosie. Uwaga, śnieżka! Ups. Strzał w dziesiątkę. Tak się cieszę, że Bruno dołączył do zabaw na śniegu. A ty, Kicku? Kicku? Ta-da! Bruno miał ostatnią śnieżkę, a z tego co widzę, ty jesteś... ostatnim śniegowym królikiem! Dębiak podróżuje w czasie. Robi Rosie? Zapytajmy go. Filipie! Czekaj! Ej! Ostrożnie! Nie zajmuj się nimi! Jedź za piorunem szos!
Cześć, Filipie. Piękny dzień, prawda? Cześć, Filipie. Wołaliśmy cię, a ty odjechałeś. Jestem trochę zajęty, wybacz. Coś ci się zgubiło? Ciasteczka? Chcesz je włożyć do pudełka? Szukam odpowiedniego miejsca na kapsułę czasu. Co to jest kapsuła czasu? Włożę różne rzeczy do puszki i zakopię ją pod ziemią. Super! A po co? Żeby ktoś mógł ją odnaleźć po wielu, wielu latach. Ale najpierw muszę znaleźć dla niej jakieś dobre miejsce. Poradź się dębiaka. Wie o ogrodzie więcej niż my wszyscy. Ha, dziękuję. Kła, 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 kła. Berek, ha, ha. Berek, ha, ha. Mańku, za długo się w to bawimy. Skończmy i odpocznijmy. O, chętnie, jeśli dzióbek skończy. Berek! Fascynująca rzecz. Kapsuła czasu. Szukam miejsca, gdzie mógłbym ją zakopać. Czy masz jakiś pomysł? Tu, obok mnie. Musielibyśmy wykopać dziurę. Kilkotałaby cię w korzenie. Nie szkodzi. Miejsce pomiędzy korzeniami na pewno będzie dla niej dobre. Mam takie przeczucie, wiecie. Ha, super, dzięki. Skacze, skacze, szybki Maniek. Jakby przyszedł Maniek, to mnie tu nie było. O co chodzi z tą kapsułą czasu? Co chcesz wsadzić do środka? Jeszcze nie wiem. Ale na pewno coś ciekawego. I coś ważnego. Czy my też możemy coś włożyć? Tak, no jasne. Chodźcie, niech każdy coś znajdzie. Ja mam dużo ciekawych rzeczy. Ja też. Ciekawe, co ja mam włożyć do kapsuły. Nie martw się, na pewno coś wymyślisz. To bez sensu. To tylko zabawa. Oj, tylko zabawa? Wiedziałem. Chcesz, żeby dzióbek wygrał. Przerwa! Szukam ciekawych rzeczy do kapsuły czasu. O, czyli możemy już skończyć zabawę. No, podajcie sobie skrzydła. Berek! Wygrał najlepszy! Włożę do kapsuły swój obrazek. To jestem ja, a to jest Kicek. A ja włożę moją wyścigówkę. A ty co, Kicku? Prawie najlepszy latawiec. A ja, patelnia, zrobiłem na niej wiele naleśników. W porządku. O ile to jest ostatnia rzecz? Pierwsze skrzypce. Czy mogę je włożyć do kapsuły? Z tym może być problem. Ludzie przyszłości powinni wiedzieć o dzióbku. Najlepszym budowniczym gniazd na świecie. Zwłaszcza w tym ogrodzie. I w ogóle. Dzióbku? Właśnie. Ale mój latawiec jest ciekawszy niż obrazek Rosji. Nic nie jest ciekawsze niż moje gniazdo. Wybiorę tylko najbardziej interesującą rzecz. Samochód. To nie fair. Jeżeli każdy z was przyniesie jakąś malutką rzecz, to wszystko nam się zmieści. Dobra, ale szybko, bo chcę już kopać. To będzie najfajniejsze. Przecież jesteś tutaj dłużej niż my. Na pewno masz coś, co się nada. Chciałbym, żeby tak było, ale... Wybacz, chyba muszę dać komuś nauczkę.
O, jestem strasznie zmęczony. Ha, ale warto było popatrzeć na minę dzióbka. Berek, teraz to naprawdę wygrał najlepszy. O, skończcie już z tym głupim Berkiem. Dobrze, o ile uznamy, że wygrałem. Co? Obaj wygraliście. Chodźcie, poszukajmy rzeczy do kapsuły czasu. Mały, ale przynajmniej ma baterię. Jeden z moich ulubionych guzików. Prawie najlepsze jojo, jakie mam. Sama ją zrobiłam. Pa, bransoletko. Dobry pomysł, Olu. A ja wyrzeźbiłem misia. To ja. Pióra. Nakrętka. Super. Każdy włożył coś do środka. Oprócz mnie. Ale jest jeszcze miejsce na twoją rzecz. Nic mi nie przychodzi do głowy. A może liść? Liście nie żyją zbyt długo. A może gałązkę? Dziękuję, ale ta gałązka nie jest wyjątkowa. Chyba ludzie z przyszłości nie znajdą niczego, co byłoby moje. Możemy już kopać? Co to było? To pudełko. Otwórzmy je. Coś wypadło. Patrzcie. Szybko, łapcie tę kartkę. O! Tobie też, Mańku. To jest czyjeś zdjęcie. To bardzo, bardzo stare zdjęcie. Wygląda jak wzgórze dębiaka. Ale gdzie jest dębiak? Mogę zerknąć? To dębiak. Patrz. Tak, to ja. Kiedy byłem bardzo młody, bardzo wiele lat temu. Zupełnie o tym zapomniałem. Już wiem, co możesz włożyć do kapsuły czasu. No dalej, chłopcy, pogódźcie się. Mówimy ser. Nie, mówimy dębiak. Dębiak. Patrz, dębiaku, to ty bardzo wiele lat temu, a to ty teraz z przyjaciółmi. Włóżmy oba zdjęcia do kapsuły czasu. Nigdy w życiu nie czułem się taki dumny. Tak, wyrosłeś z chudego drzewka na największy dom w tym ogrodzie. Nie, jesteście moimi przyjaciółmi. Z tego jestem taki dumny. Berek! Żarcik! Przesuń się trochę do tyłu. Nie, to ty się przesuń. Ha, 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 ha,